Witajcie, kochani. Dzisiaj słowo o tym, co wydaje się prawie niemożliwe, czyli o świętej rodzinie. Pomódlmy się do Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, ten czas oddajemy Tobie i każdą chwilę naszego dnia. A teraz prosimy Cię o łaskę przyjęcia słowa. Prosimy Cię o to, by w naszym sercu było miejsce, w którym słowo będzie mogło dojrzewać, a później się rodzić. Prosimy Cię o łaskę, by słowo, które zasiewa w nas Pan, stało się ciałem pewnego dnia. Prosimy Cię o łaskę cierpliwości w noszeniu tego słowa, w przyjmowaniu, w rozważaniu. Wiem, Panie, że każde słowo, które nam dajesz, jest po to, by nas błogosławić, by rozjaśniać naszą drogę. Przyjdź, Duchu Święty, do serc, które nie widzą nadziei, do serc, które nie mają siły i do tych, które każdego dnia szukają Ciebie. Przyjdź, Duchu Święty. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy zaś minęły dni ich oczyszczenia, zgodnie z prawem mojżeszowym, zanieśli go do Jerozolimy, aby ofiarować Panu. Tak bowiem napisano w prawie pańskim. Każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu. Mieli również złożyć ofiarę, zgodnie z nakazem prawa pańskiego, parę synogarlic lub dwa młode gołębie. Żył wtedy w Jeruzalem człowiek sprawiedliwy i pobożny, który miał na imię Symeon. Oczekiwał on pocieszenia Izraela, a Duch Święty był z nim. Duch Święty objawił mu, że nie umrze, dopóki nie zobaczy Chrystusa Pańskiego. Kierowany przez Ducha przyszedł do świątyni, gdy rodzice wnosili małego Jezusa, aby wypełnić odnoszące się do Niego przepisy prawa. On wziął Go na ręce i wielbił Boga. Teraz, o Władco, zgodnie z Twoim słowem, pozwalasz swemu słudze odejść w pokoju, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wszystkim narodom, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. I błogosławił ich Symeon, a do jego matki Maryi powiedział: On został dany, aby w Izraelu wielu upadło i wielu powstało i aby był znakiem, któremu będą się sprzeciwiać. A Twoją duszę miecz przeszyje, aby zostały ujawnione przewrotne myśli wielu. Przebywała tam również prorokini Anna, córka Fanuela z plemienia Asera, bardzo podeszła w latach. W małżeństwie przeżyła 7 lat i owdowiała. Miała już 84 lata. Nie opuszczała świątyni i służyła Bogu, poszcząc i modląc się dniem i nocą. W tej właśnie chwili nadeszła. Wielbiła Boga i opowiadała o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. Kiedy wypełnili wszystko zgodnie z prawem pańskim, wrócili do Galilei, do swojego miasta Nazaret. Chłopiec zaś rósł i nabierał sił, napełniając się mądrością, a łaska Boża była z nim. Dziś mamy taki fragment, który czytaliśmy już wczoraj i przedwczoraj, o Symeonie, później o Annie, o tym, że Jezus był ofiarowany w świątyni. Dzisiaj czytamy całość tej Ewangelii i dzisiaj święto świętej rodziny. Dlatego też powiedziałam na początku, że to będzie o tym, co wydaje się prawie niemożliwe. O tym, żeby rodzina była święta. I kiedy patrzę na Jezusa,
na Maryję i na Józefa, to wiem, że to są ludzie szczególni, że wśród nich jest żywy Bóg i że mają wszelkie potrzebne łaski do tego, by wychować Jezusa, Bożego Syna. Ale kiedy patrzymy na to, jak wyglądało ich życie, tak w codzienności, na tyle, na ile nam Ewangelia opowiada, to poza cudownym zwiastowaniem nie dzieje się nic przedziwnego. Są narodziny w miejscu niegodnym narodzenia. Jest ucieczka, jest ofiarowanie w świątyni, są ludzie po drodze, którzy błogosławią Boga, kiedy widzą Jezusa. Maryja i Józef dziwią się temu. Wydaje się życie zupełnie zwyczajne, po prostu codzienność, wychowywanie syna. A jednak między nimi jest żywy Bóg. I chociaż dzieje się wielka tajemnica, którą trzeba po prostu przyjąć i przeżyć w życiu, to tak naprawdę dla oka ludzkiego nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Kiedyś myślałam sobie o rodzinie, o tym, że święta rodzina, ta z Nazaretu, nie jest dla nas żadnym możliwym do realizacji wzorem i przykładem. Że w świecie nie jest to możliwe, aby rodziny były święte. I dzisiejsze czasy pokazują nam, jak trudno jest utrzymać dobre relacje w rodzinie. Jak trudno jest podjąć decyzję o tym, by rodzina powstała. Jak wielu młodych ludzi nie decyduje się na to, aby złożyć przysięgę, aby ofiarować się drugiemu człowiekowi do końca, na to wszystko, co się wydarzy. Jak wiele dzieci jest opuszczonych we własnych domach. I myślałam też o tym, że jest to niemożliwe, ponieważ wydawało mi się, że świętość to idealność, doskonałość, bezgrzeszność. I jeśli tak popatrzymy na świętość, to rzeczywiście jest to dla nas niemożliwe do zrealizowania, byśmy byli członkami rodzin świętych. Natomiast jesteśmy ludźmi, którzy grzeszą i mogą wracać wciąż do Pana. I to, co możemy zrobić, to naszą świętość realizować na naszym możliwym poziomie, czyli na poziomie ciągłej relacji z Panem Bogiem i czerpania siły z Jego obecności. Ponieważ kochanie drugiego człowieka często nie jest proste. Sami wiecie, że przychodzą trudności, choroby, nieporozumienia, że w trakcie małżeństwa wychodzą z ludzi rzeczy, które były jakoś niepoukładane wcześniej, wychodzą jakieś trudności czy traumy z dzieciństwa i to wszystko niesiemy w sobie. I mogłoby się wydawać, że z tym wszystkim nie jest możliwe stworzyć w ogóle rodzinę. Co dopiero świętą. Ale jeśli przyjmiemy, że świętość jest właśnie relacją z Bogiem i ciągłym wracaniem do Niego, to już jest inna perspektywa. Jeśli każdy z członków rodziny szuka Boga i po grzechu wraca do Niego, to wtedy też łatwiej jest wrócić do siebie nawzajem. Jeśli w sercu szukam Boga i chcę Go przynosić do domu,
i chcę go dawać moim bliskim, to wtedy jest możliwe, by nasza rodzina się utrzymała blisko siebie, w dobrej relacji. Jest możliwe, że będziemy wzrastać, że będziemy w tej rodzinie doświadczać rozwoju na drodze takiej ludzkiej, rozwoju takiego duchowego będziemy też doświadczać. I jeśli tak patrzę, to mogę powiedzieć, że świętość w naszych rodzinach jest możliwa. Świętość, nie idealność, nie bezgrzeszność, ale wzajemny szacunek, miłość i wracanie, ciągłe powracanie do siebie, ciągłe noszenie siebie nawzajem w naszych radościach i smutkach. Tu myślę o rodzinie takiej, o domu, o rodzicach i dzieciach, o wspólnotach. Wszędzie tam, gdzie tworzymy jakąś taką właśnie rodzinę. I patrząc teraz na Maryję i na Józefa, na to, jak dziwili się temu, co mówią o ich dziecku, myślę, że możemy naprawdę czerpać z ich życia, z ich ukrycia też. To, że Jezus większość swojego życia mieszkał ze swoimi rodzicami, był im poddany, był posłuszny, to pokazuje jakieś takie niesamowite domowe ognisko, taką przestrzeń miłości i wzajemnego wzrostu. Niekoniecznie na zewnątrz, a bardziej do środka. Bardziej, żeby budować siebie, a potem iść dalej. Dobry Ojcze, wiemy, że dla Ciebie wszystko jest możliwe, a bez Ciebie niewiele możemy zrobić. Oddaję Ci, Panie, dzisiaj wszystkie relacje. Relacje małżonków, relacje rodziców do dzieci, relacje w rodzeństwie. Uwielbiam Cię, Panie, i wywyższam w Twojej obecności w tych miejscach. Uwielbiam Cię, Panie, bo Ty chcesz przebywać w naszych domach. Nie jako gość, ale jako mieszkaniec, jako przyjaciel. Wiemy, że jesteś po naszej stronie, że Ty chcesz budować nasze domy, nasze rodziny, że chcesz dawać odwagę młodym, aby szukali w sakramencie małżeństwa Ciebie, prawdziwej łaski. Aby lęk oddawali Tobie, aby opierali się na Tobie. Uwielbiam Cię, Panie, bo Ty sam pierwszy wychodzisz. Wychodzisz i szukasz dzieci swoich. I zapraszasz je do zrobienia tego kroku. Kroku wiary. Uwielbiam Cię, Panie, bo Ty nam ufasz. Stawiasz poprzeczkę wysoko. Tak by nasze życie miało wartość, tak by miało godność, tak by dzieci miały mądrą miłość rodziców. Uwielbiam Cię, Panie, wywyższam w każdej rodzinie, w każdej relacji, w tym, jak Ty powołujesz do tego, by być matką, ojcem, w tym, jak Ty wypełniasz serca ludzi, którzy podejmują założenie rodziny, podejmują decyzję o posiadaniu dzieci.
Uwielbiam Cię, Panie, że to Ty masz plan, to Ty dajesz życie. Dla Ciebie każdy jest cenny, zaplanowany, oczekiwany. Uwielbiam Cię, Panie, w darze życia, w darze rodziny. Pomnażaj naszą miłość. Amen. Kochani, życzę Wam świętych rodzin. Wiem, że to jest praca też nasza. Wiem, że życie nie zawsze się układa tak, że mamy łatwość w budowaniu tej rodziny. Czasami mamy pod górę, czasami nie mamy tej rodziny. To wszystko Pan Bóg ogarnia, naprawdę. My nie ogarniamy, a On jest. I bierze to w ramiona, jakakolwiek by ta historia nasza nie była. On sobie z tym poradzi. Dobrego dnia i do zobaczenia w przyszłym roku. Z Panem Bogiem.